To bardzo ważna wiadomość, dlatego że kwestie budżetu są kluczowe dla takich krajów jak Polska, które od niedawna są w Unii, które ciągle są w pozycji państwa, które jest na dorobku, które goni najbardziej rozwinięte kraje Europy. Dlatego też Janusz Lewandowski, jeśli chodzi o kwestie budżetu, jest chyba najlepszym kandydatem z tej części Europy bez wątpienia i najlepiej wypełni swoje zadania w przyszłości. Wydaje się, że z punktu widzenia wieloletnich planów Unii Europejskiej, a kwestie budżetowe to są przede wszystkim kwestie wieloletnie, a więc zmiana strategii, prawda? Praca na tak zwanych dużych agregatach finansowych, to jest bardzo, bardzo istotna pozycja. I muszę powiedzieć, że to jest bardzo też dobra wiadomość dla Polski.